Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Wizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Przed Wami pole Mokotowskie i główny staw, który został całkowicie rozbetonowany. Co prawda ostatni materiał pojawił się mniej więcej pół roku temu, o tyle trochę się zmieniło, więc stwierdziłem, że warto byłoby tutaj pojawić się ponownie. Tym bardziej, że trochę nowych informacji i trochę nowych ujęć i nowych postępów prac w budowie. Zacznijmy od podstawy, czyli od tego, co tu właściwie jest realizowane. Projekt modernizacji pola Mokotowskiego obejmuje liczne nasadzenia, zieleń i nowy naturalny układ wodny. W parku pojawi się m.in. 55 nowych drzew, ponad 6 tysięcy krzewów, 17 tysięcy bylin i niemal 1,5 hektara łąk. Główny staw zostanie poddany naturalizacji, z dna usunięty zostanie beton, a na brzegach pojawią się strefy neutralnej roślinności, będące schronieniem dla zwierząt. Powstanie także kilka nowych niecek wodnych, podrośniętych roślinami. Co ważne, dla płazów żyjących obecnie w wystawie powstanie tymczasowy zbiornik zastępczy, który zapewni im schronienie i umożliwi rozmnażanie. Inwestycja będzie prowadzona pod nadzorem przyrodniczym z poszanowaniem istniejącej roślinności. Całość inwestycji to koszt mniej więcej 54 milionów złotych, tak około. Jest rzeczywiście współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. No i teraz lecąc tutaj bezpośrednio nad tym brzegiem, możecie zobaczyć, że trochę się pozmieniało. Po pierwsze, beton jest, ale nie jest na dnie. Jest tylko i wyłącznie na brzegach, ponieważ jakoś tą wodę trzeba mimo wszystko w ryzach trzymać. Następnie tutaj możemy zobaczyć takie prawie wyspy, które się tutaj znajdują, przez które będzie jeden z główniejszych ciągów dla pieszych prowadzić, co jest według mnie świetną atrakcją. Będzie się przechodzić, podobnie jak w Łazienkach Królewskich, bezpośrednio przez wodę. Oczywiście mnóstwo nowej roślinności, jak powiedziałem, tutaj powstaje, a w tym miejscu już największy problem, jeżeli chodzi o elektryczność, który tutaj był na trasie, został przestawiony, bo się znajdował na trasie nowych cieków wodnych i nowych kanałków. Tak jak widzicie, mówię prawie to wyspa, bo jednak ona nie wszędzie ma mostki, czasami są po prostu takie wały, na których jest część dla pieszych. Natomiast wzdłuż dużego stawu, który tutaj oczywiście jeszcze powstaje, bo nie wszystko jest gotowe, będzie dookoła taka drewniana droga, którą będzie można chodzić. Takimi mostkami będzie można chodzić też po nowej części przy Bibliotece Narodowej, ale o tym za chwilę, jak tam dolecimy. Tutaj dalej do parkingu, który się tutaj kiedyś znajdował, teraz jest zamknięty, bo jest tam zaplecze techniczne budowy. No i oczywiście pozostałe elementy, które się tutaj znajdują, pozostają z możliwością dojścia w nowy sposób za pomocą właśnie tych nowych ścieżek i nowych pagórków, czy całej nowej inwestycji. Jak widzicie, na placu budowy nie ma żadnych robotników, ani nikogo, kto tam pracuje, dlatego że ja tutaj latałem w weekend, dzięki temu też mogłem sobie na spokojnie trochę niżej i lepiej Wam to wszystko pokazać. Po drugiej stronie, czyli po stronie północnej, możemy zobaczyć, że również będzie część nowa. Tym razem tutaj bezpośrednio nad wodę będzie można zejść po tych drewnianych elementach i prawie że wejść do wody. Oczywiście prawie, bo do wody nikt tutaj nie będzie wchodzić. Natomiast tutaj też dalej się rozciąga taki jakby nowy element bulwarów warszawskich, tylko że w polu Mokotowskim przy głównym stawie. Bardzo to podobnie wygląda, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że będzie tak samo to wykorzystywane przez mieszkańców stolicy i turystów, jak właśnie bulwary, czyli miejsce do chodzenia na przykład w weekendy, w celu spędzenia wolnego czasu. A pole Mokotowskie jest trochę bardziej zielone i mniej betonowe, bo nie jest wałem, tylko jest elementem przyrodniczym bardziej, więc na pewno to będzie trochę lepiej wyglądać i bardziej zielone. Oczywiście wiadomo, że wszystko to zielone aktualnie jest preferowane i nie będę mówić, że mi się to nie podoba, bo lubię, im więcej zieleni, tym ładniej to wszystko się łączy. Tam dalej oczywiście będzie też jeszcze inna inwestycja zielona powstawać, czyli tramwaj wzdłuż pola Mokotowskiego, właśnie gdzie się teraz patrzymy na południe, ale o nim będzie osobny materiał i wtedy trochę więcej opowiem, jak będzie realizowany. Najważniejsze jest to, że będzie on budowany jakoś w 2029-2030, więc jeszcze chwilę czasu mamy. A teraz znajdujemy się bezpośrednio na tej wyspie i tutaj oczywiście będzie parę mostków z możliwością wejścia na tą wyspę. Ta wyspa będzie faktycznie wyspą. Przejście przez nią będzie tak samo po takich drewnianych
deskach, które będą zamocowane na tych palach, które są tutaj wbite, żeby oczywiście było wszystko równo i żeby piesi na spokojnie mogli chodzić. Tu widzimy starą ławkę, która znajduje się. Oczywiście będą nowe ławki, śmietniki i wszystkie tego typu elementy porozstawiane tutaj wszędzie. No i ładne nowe kładki, bardzo mi się podobają. Na razie jest tylko sam stelaż, ale zobaczymy, jak to się połączy w jedną całość. Przejdźmy sobie dalej w kierunku Biblioteki Narodowej, bo tam też budowa idzie. O ile przy samej Politechnice nie pokażę, jak tam prace trwają, bo tam są prace trochę podzielone na inne etapy i niekoniecznie wszystko zrealizowane w ramach pola Mokotowskiego. Teraz tylko wam powiem, że tam faktycznie też były prace realizowane i możecie to mniej więcej teraz tam zobaczyć przy różnych pomnikach, przy różnych obiektach, przy fontannach były robione prace. Natomiast teraz główne elementy, które możemy jeszcze zaobserwować w tym filmie, to jest to, co się stało w terenie, gdzie kiedyś było MPO. Tutaj za Biblioteką Narodową, która się znajdowała po prawej stronie. Natomiast zanim to zerknijcie na te stawy. Stawy w tym miejscu wcześniej to był jeden wielki zapuszczony element. Teraz wygląda to dużo lepiej. Już jest woda, chociaż nie do końca taka, jaka powinna być. Woda oczywiście będzie na wyższym poziomie, natomiast według mnie to już całkiem ładnie wygląda. Trochę mimo wszystko jest tego betonu, aby można było to wszystko połączyć w jedną całość, ale bym powiedział, że całkiem nieźle to wygląda. I tutaj trudno mi powiedzieć, czy to jest oddane do użytku, czy nie, bo nie widzę płotu, ale na mapie pokazuje mi, że to jest cały czas plac budowy, więc możecie sobie wybrać, czy można tu chodzić, czy nie. Chociaż domyślam się, że w weekendy i tak tu wszyscy wchodzą. No i tak, przechodzimy do kolejnego elementu, właśnie o którym powiedziałem przed chwilą, czyli za Biblioteką Narodową znajduje się nowy obszar pola Mokotowskiego. Nie jest to już ta łąka, która tutaj się wcześniej znajdowała, tylko zupełnie nowy obszar, na którym można na spokojnie właśnie wypoczywać i chodzić po tych pagórkach nowych, które powstały właśnie w tym miejscu. Trochę to wygląda jak jakieś kratery na przykład na Księżycu, gdzie spadły odpowiednie meteoryty i zostały większe dziury. Wygląda to dosyć ciekawie. Przez to wszystko prowadzi taka drewniana właśnie ścieżka, podobnie jak tam wzdłuż głównego stawu, z różnymi też konstrukcjami tutaj wychodzą na powierzchnię i do góry. Sam jeszcze się im oczywiście nie przyjrzałem, bo nie wchodziłem tutaj na ten element budowlany. Natomiast całkiem ładnie to się prezentuje. Oczywiście nie jest jeszcze wszystko idealnie zazielenione. Poczekamy na to niezmiennie. Zobaczymy, jak to się zmieni ostatecznie. Ale już teraz, no powiedzcie mi, spójrzcie na to. Czy to nie wygląda jak jakieś kratery trochę faktycznie? Na jakimś księżycu czy innej planecie? Jakby tutaj faktycznie jakieś na przykład bomby zielone spadły, że tak to powiem. I rozkwitła roślinność w tychże różnych miejscach. Także tak to właśnie wygląda i prezentuje się. No według mnie to dużo lepiej wygląda niż to, co było po MPO. Czyli wielka, duża łąka właściwie bez niczego. Teraz to się łączy w jakąś jedną większą całość. Zawsze się zastanawiałem, czemu ta przestrzeń jest niewykorzystana. Teraz jest lepiej. Choć te przejście przez drogę rowerową w tym miejscu jest według mnie na duży minus. Bo piesi raczej wiem z doświadczenia, że nie patrzą, jak przechodzą przez drogę rowerową zazwyczaj. Jeżeli się na nich nie trąbi i nie ma bardzo dużego natężenia ruchu, także rowerzyści jeżdżą przed nosem, to i tak rowerzysta, znaczy i tak pieszy zazwyczaj wejdzie pod koło rowerzyście, czy innemu użytkownikowi drogi rowerowej. To jest oczywiście na minus i powinno się jakoś to lepiej osygnalizować, chociaż to pewnie jeszcze nie jest wszystko ostateczne. No i wracając do stawu, zetknijmy sobie jeszcze raz jak to wszystko w tym miejscu wygląda. Elementy nowe zielone, elementy nowe drewniane i tak to się powoli zaczyna łączyć w całość. Oczywiście nie pokażę wam w tym filmie wszystkiego, co tutaj się dzieje, bo chcę was zachęcić też, żebyście sami przyszli do pola Mokotowskiego i zobaczyli, jak wygląda ta budowa. Żebyście mogli samemu po prostu doświadczyć na własnych oczach, jak to wszystko postępuje. Sam proces budowlany jeszcze się nie zakończył i jest opóźniony, nie ukrywajmy tego. Było trochę problemów, raz właśnie z elektryką, która tam była na tarce, oczywiście kolektory, kanalizacja, zmiana wykonawcy, jak i również inne elementy. A tu widzimy dalej po prawej stronie bardzo już zieloną skrę, czyli jak widać przebudowa idzie dobrze w dobrą stronę, bo już jest zielona, oczywiście serżantuje. A teraz wracając do pola Mokotowskiego, no to faktycznie przebudowa jest opóźniona, bo pierwotnie miała zostać oddana do użytku
w listopadzie 2022 roku. Natomiast ten pierwszy etap, który jest aktualnie realizowany, bo to jest pierwszy etap, będzie ukończony mniej więcej w trzecim, czwartym kwartale tego roku. Na stronie jest napisane mniej więcej koniec 2023, ale ja dostałem informację, że to będzie przełom nawet trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Więc jeszcze chwilę poczekamy, a na sezon letni musimy patrzeć na to, jak to wygląda teraz. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do wspierania, wchodzenia na moje wszystkie grupy na Facebooku, Discordzie, do tego macie linki w opisie. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro najprawdopodobniej w Surojówku, ale Surojówku miłosnej. Cześć!